Witam tu ponownie Sandbaser. Dzisiaj film o liniach trolejbusowych, które zmieniały stopniowo trasę na przełomie lat 2000 i 20 obecnego wieku. Zapraszam do oglądania kolejnej mojej produkcji. Pamiętajcie o zajezdni Helenów, bo właśnie z niej wszystkie linie dojeżdżały na dany przystanek. Linia 150 jechała przez Aleję Kraśnicką, Aleję Racławickie, Lipową, Aleję Piłsudskiego, Lubelskiego Lipca, Młyńską i Dworcową, dojeżdżając pod Dworzec Kolejowy. Linia 151 jechała przez Aleję Kraśnicką, Aleję Racławickie, Lipową, Aleję Piłsudskiego, Plac Bychawski, Kunickiego i Sierpińskiego, dojeżdżając pod Pętlę Abramowice. Linia 152 jechała przez Kunickiego, Plac Bychawski, Aleję Piłsudskiego, Lipową, Aleję Racławickie, Aleję Kraśnicką, Zana, Filaretów, Głęboką, Narutowicza, Aleję Piłsudskiego, Plac Bychawski, Kunickiego i Sierpińskiego, dojeżdżając pod Pętlę Abramowice. Linia 153 jechała przez Aleję Kraśnicką, Roztocze, Orkana, Armii Krajowej, Bohaterów Monte Cassin, Zana, Filaretów, Głęboką, Narutowicza, Aleję Piłsudskiego, Aleje Zygmuntowskie, Fabryczną i Drogę Męczenników Majdanka, dojeżdżając pod Majdanek. Linia 155 jechała przez Zana, Aleję Kraśnicką, Aleję Racławickie, Lipową, Aleję Piłsudskiego, Plac Bychawski, Wolską, Łęczyńską, Hutniczą, Gospodarczą i Mełgiewską, dojeżdżając pod Fabrykę Dełu. Linia 156 jechała przez Gębali, Choćki, Obywatelską, Lubartowską, Królewską, Wyszyńskiego, Zamojską, Aleję Unii Lubelskiej, Fabryczną i Drogę Męczenników Majdanka, dojeżdżając pod Majdanek. Linia 158 jechała przez Zana, Aleję Kraśnicką, Aleję Racławickie, Lipową, Aleję Piłsudskiego, Aleje Zygmuntowskie, Fabryczną i Drogę Męczenników Majdanka, dojeżdżając pod Majdanek. Linia 160 jechała przez Gębali, Choćki, Obywatelską, Lubartowską, Królewską, Wyszyńskiego, Zamojską, Aleję Unii Lubelskiej, Fabryczną, Wolską, Kunickiego i Sierpińskiego, dojeżdżając pod Pętlę Abramowice. Linia 951 to linia zjazdowa, która była dedykowana pod linię 156 i 160 w pierwszym wariancie, jechała przez Gębali, Choćki, Obywatelską, Lubartowską, Królewską, Wyszyńskiego, Zamojską, Aleję Unii Lubelskiej, Fabryczną, Wolską, Plac Bychawski, Aleję Piłsudskiego, Lipową, Aleje Racławickie, Aleję Kraśnicką i na Łęczowską pod zajezdnię na Helenowie. Drugi był dedykowany pod linię 155, ale powiem, że jechała jak 155, tylko skręcała w na Łęczowską. Trzeci był dedykowany pod linię 153 i 158, ale powiem, że jechała jak 158, tylko skręcała w na Łęczowską. Ostatni był dedykowany pod linię 151, 152 i 160, ale powiem, że jechała jak 151, tylko skręcała w na Łęczowską. Nie chce mi się gadać o 950, dlatego macie link do KM Lublin. W kolejnym roku, czyli 2011, została zmodyfikowana trasa linii 152 i jechała przez Kunickiego, Plac Bychawski, Aleję Piłsudskiego, Narutowicza, Głęboką, Filaretów i Zana, dojeżdżając pod przystanek koło Leclerca. W 2012 została zmieniona trasa linii 153 1 września i jechała przez Drogę Męczenników Majdanka, Fabryczną, Aleje Zygmuntowskie, Aleje Piłsudskiego, Narutowicza, Głęboką, Wileńską, Bohaterów Monte Cassin, Armii Krajowej, Orkana, Roztocze i Aleję Kraśnicką, dojeżdżając pod Pętlę Węglin. W 2013 linia 153 jechała dodatkowo przez Dekutowskiego i Grygowej, dojeżdżając pod przystanek Pancerniaków, tam gdzie mieści się zajezdnia Majdan Tatarski. Linia 951 została skierowana przez Aleje Zygmuntowskie, zamiast jadąc Fabryczną, Wolską i Placem Bychawskim w pierwszym wariancie, dodano również piąty wariant do przystanku Pancerniaków. W 2014 została zmieniona trasa linii 151, 152, 156, 158, 160 i 951. Linie 151,
152 i 160 zostały przedłużone do pętli Szymonowica jadąc dodatkowo przez Abramowicką. Linie 156 i 158 zostały przedłużone do pętli Felin jadąc dodatkowo przez Franczaka Lalka i Doświadczalną. Linia 951 dostała szósty wariant do Felina, usunięto wariant do Majdanka, zmodyfikowano wariant do Abramowic tak aby mógł łączyć Abramowicką i niestety linia nie przetrwała do obecnych czasów, bo wycofano linię w 2015. Linia 154 została uruchomiona w owym roku jadąc przez Gębali, Choćki, Obywatelską, Unicką, Podzamcze, Aleje Unii Lubelskiej, Aleje Zygmuntowskie, Aleje Piłsudskiego, Narutowicza, Głęboką, Wileńską i Zana dojeżdżając pod przystanek koło Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2015 została zmieniona trasa linii 150 i 160. Linia 150 jechała dodatkowo przez Stadionową, linia 159 w poprzednim roku to była linia 9 i jechała przez Mełgiewską, Gospodarczą, Hutniczą, Łęczyńską, Fabryczną, Aleję Unii Lubelskiej, Zamojską, Bernardyńską, Plac Wolności oraz Narutowicza bez uniesionych pantografów, Głęboką, Wileńską, Bohaterów Monte Cassin, Armii Krajowej, Aleje Jana Pawła II i Granitową dojeżdżając pod pętlę osiedle Poręba. Linia 160 zamiast jechać przez Abramowicką jechała przez Zębożycką, Diamentową, Krochmalną, Aleje Jana Pawła II, Filaretów bez uniesionych pantografów zajeżdżając pod pętlę osiedle Widok i to było związane ze zmianą trasy linii 17. Z powrotem przez Aleję Jana Pawła II i Granitową dojeżdżając pod pętlę osiedle Poręba. W 2016 linię 150 wycofano i powróciła w 2019. Linia 152 jechała przez Nadbystrzycką, Zana, Filaretów, Aleję Jana Pawła II i Granitową dojeżdżając pod pętlę osiedle Poręba zamiast przez Głęboką. Linia 154 jechała przez Fabryczną, Wolską, Plac Bychawski zamiast przez Aleje Zygmuntowskie, potem jechała przez Filaretów, Zana, Bohaterów Monte Cassin, Armii Krajowej, Orkana, Roztocze i Aleję Kraśnicką dojeżdżając pod pętlę Węglin. Linia 157 została uruchomiona w tym roku jadąc przez Mełgiewską, Aleję Andersa, Lwowską, Podzamcze, Aleję Unii Lubelskiej, Fabryczną, Wolską, Kunickiego, Zębożycką, Diamentową, Krochmalną, Nadbystrzycką i Zana dojeżdżając pod przystanek koło Leklerka. Linia 161 została uruchomiona w tym roku jadąc przez Doświadczalną, Franczaka Lalka, Drogę Męczenników Majdanka, Wolską, Lubelskiego Lipca, Stadionową, Młyńską, Dworcową, Gasową, Krochmalną, Nadbystrzycką, Zana, Bohaterów Monte Cassin i Aleję Kraśnicką dojeżdżając pod pętlę Węglin. Jeszcze został nam rok 2017, 18 i 19, a lata pandemii. Omówię w drugiej części filmu. W 2017 zmieniono trasę linii 152 i 154. Linia 152 jechała przez Lubelskiego Lipca, Stadionową, Młyńską, Gazową i Muzyczną jadąc dalej przez Nadbystrzycką zamiast przez Aleję Piłsudskiego i Narutowicza. Linia 154 jechała przez dokładnie te same ulice zamiast przez Aleję Piłsudskiego i Narutowicza. W 2018 linia 161 jechała dodatkowo przez Aleję Jana Pawła II i Granitową dojeżdżając pod pętlę osiedle Poręba. Ostatni to 2019, w tym roku był remont drogi Męczenników Majdanka, Fabrycznej, Lubelskiego Lipca, Alei Zygmuntowskiej i Unii Lubelskiej, ale Krzysiek MLKM pokazywał ten remont. Nie będę się wypowiadać na temat remontu, sorry, ale już jest dość dużo treści jak na jeden film. Linia 150 została przywrócona i jechała przez Mełgiewską, Aleję Andersa, Lwowską, Podzamcze, Aleję Tysiąclecia, Aleję Solidarności, 3 Maja, Krakowskie Przedmieście, Aleje Racławickie i Sowińskiego bez uniesionych pantografów, Głęboką, Wileńską, Bohaterów Monte Cassin i Aleję Kraśnicką dojeżdżając pod pętlę Węglin.
Linia 154 jechała przez Lubelskiego Lipca zamiast przez Fabryczną, Wolską i Plac Bychawski. Linie 155 i 159 jechały dodatkowo przez Metalurgiczną i Grygowej dojeżdżając pod przystanek Pancerniaków. Linie 156 i 160 jechały dodatkowo przez Choćki, Aleje Morawińskiego, Szeligowskiego i Choiny dojeżdżając pod pętlę Choiny. Linia 157 jechała przez Zana, Filaretów oraz Aleje Jana Pawła II zamiast nad Bystrzycką, potem przez Dywizjonu 303, Krańcową, Drogę Męczenników Majdanka, Franczaka Lalka i Doświadczalną dojeżdżając do pętli Felin zamiast przez Kunickiego od Wyścigowej do Placu Bychawskiego, Wolską, Fabryczną, Aleje Unii Lubelskiej, Podzamcze, Lwowską, Aleje Andersa i Mełgiewską. Na końcu zostawiłem linię 162, która do tej pory jeździ przez Inżynierską, Smoluchowskiego, Herberta, Zębożycką, Diamentową, Krochmalną, Nadbystrzycką, Zana, Bohaterów Monte Cassin, Armii Krajowej, Aleje Jana Pawła II i Granitową dojeżdżając pod pętlę Osiedle Poręba. Myślę, że starczy tej gadki o trolejbusach trolujących mnie przy tworzeniu filmów o trolowych busach. Dobra, to ja się zmywam.